W środę w Holandii rozpoczęła się 12. edycja Mistrzostw Europy w futsalu. Weźmie w nich udział 16 reprezentacji, wśród których trzeci raz w historii pojawi się Polska. W gronie reprezentantów znaleźli się przedstawiciele wielkopolskich klubów. Dominik Solecki, Sebastian Wojciechowski, Gejma Lepszy Futsal Leszno i Patryk Koły, Red Dragons Pniewy. Najbliższy mecz reprezentacji odbędzie się w piątek 21 stycznia o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Przed pierwszym meczem Mistrzostw Europy udało nam się porozmawiać z Dominikiem Soleckim. Dominik, witam Cię bardzo serdecznie. Chciałbym zapytać w pierwszej kolejności, jak atmosfera na kadrze, jak już ten czas razem spędzacie od kilku dobrych dni, jak to wszystko się układa? Układa się, myślę, że znakomicie. Znamy się tu z chłopakami od wielu lat, więc wszyscy tutaj tworzymy niezły kolektyw, czy to na parkiecie, jak również w czasie wolnym, więc myślę, że nie ma żadnych zgrzytów, wszyscy są ze sobą zżyci, spędzamy czas wolny wszyscy ze sobą, nie ma jakichś tam podziałów, że każdy siedzi sam, ale na pewno, no, jeśli mam powiedzieć, no to atmosfera jest na pewno świetna i jeśli by się to przełożyło na wynik, to na pewno będzie dobrze. Mieliście już okazję wejść na arenę, prawda? Mieliście okazję. Tak, dokładnie. Skosztować tego, jakie są warunki i tak dalej w Holandii. Proszę powiedz z Waszej perspektywy, jak to wygląda, czy te wszystkie obiekty są na bardzo wysokim poziomie, jak mieliście okazję trenować? Główny obiekt w Amsterdamie, Ziggo Arena, świetnie przygotowana, oświetlona. Jedyne, czego tu brakuje, jedyne, do czego możemy się zaczepić, no to na pewno kibiców, bo jeśli kibice wypełniłyby tą wspaniałą halę, na pewno by się grało jeszcze przyjemniej i można by było z siebie jeszcze wydobyć te pokłady energii, kiedy już człowiek myśli, że nie ma sił, to jeszcze kibice wspierając na pewno dają dodatkową moc do działania. No, na pewno żałujemy, że kibice się nie pojawią, bo wiemy, że tutaj w Holandii Polaków jest dużo i na pewno by nas wspierali licznie na trybunach. A jeśli chodzi o sam obiekt, no to świetnie przygotowany. Byliśmy wczoraj już na pierwszym oficjalnym treningu, dzisiaj mamy kolejny, więc no, nie możemy się do niczego doczepić. Jest tak samo hala, jak tutaj wokół hali, wszystko dobrze przygotowane, nie możemy na nic narzekać. Mamy wszystko, czego potrzebujemy, więc no, potrzebujemy tylko tego, abyśmy wyszli na parkiet i zdobyli punkty i na tym się skupiamy na dzień dzisiejszy. Panuje obecnie sytuacja pandemiczna, nie ma kibiców. Czy wy też jesteście jakoś jeszcze dodatkowo, musicie być testowani, czy codziennie na przykład musicie przechodzić testy, czy sytuacja po prostu jest taka, że tylko przed konkretnym meczem? Od początku zgrupowania byliśmy testowani co 2 dni tutaj wewnętrznie z takimi testami kasetkowymi. Teraz od wczoraj mamy już oficjalne testy tutaj z UEFA. Dzisiaj mieliśmy pierwszy taki oficjalny test, także dla nas wyszedł on negatywny dla wszystkich, więc wszyscy jesteśmy gotowi do gry. Jutro mamy też powtórzony przed meczem i tak z tego co wiem będzie zawsze, że dzień przed meczem i dzień w dniu meczu będziemy badani oficjalnie przez UEFA. Otwarcie Mistrzostw Europy w środę nastąpiło już oficjalne pierwsze mecze. Mieliście okazję jako wspólnie oglądać, czy raczej mieliście w tym czasie zajęcia wewnątrz, jakąś gierkę bądź jakiś trening? Mieliśmy tak zaplanowany dzień, aby właśnie te mecze, żebyśmy mogli je oglądać, więc sobie tutaj w pokojach z chłopakami śledziliśmy poczynania kolegów właśnie tutaj w Amsterdamie. Wiadomo, że Chorwaci to solidny zespół. Jakie Wasze analizy przed tym spotkaniem, jakie są ich silne i słabe strony tej reprezentacji i gdzie będziecie tutaj szukali jakiegoś sposobu na nich, aby tutaj osobny ten rezultat z Amsterdamu wywieźć dobry? Na pewno są mocnym zespołem, na pewno wiele bardziej doświadczonym niż my, jeśli chodzi o grę na takiej arenie międzynarodowej, ponieważ zaliczyli o wiele więcej imprez od nas, takich właśnie finałów, czy to Mistrzostw Europy, czy świata. My dopiero, że tak powiem, jesteśmy na początku tej przygody. To jest nasza trzecia, dla niektórych druga, dla niektórych pierwsza taka duża impreza. Na pewno tym doświadczeniem są wyżej od nas. Mają dużo indywidualności w zespole. Będziemy musieli uważać na tą grę jeden na jeden, na te pojedynki, ale
jesteśmy głęboko przekonani, że po tych wszystkich analizach, które mieliśmy, które jeszcze nas pewnie czekają, będziemy gotowi na to, aby naszą grą defensywną, taką agresywną, zniwelować ich wszystkie atuty i myślę, że to my na koniec meczu będziemy szczęśliwi. Dominik, na koniec naszej rozmowy, co wam życzyć, to co tobie życzyć i co reszcie reprezentacji przed startem mistrzostw dla was? Przede wszystkim samych negatywnych wyników, jeśli chodzi o tutaj UEFA-owskie covidowe testy, a na parkiecie wiadomo, same pozytywne, abyśmy awansowali z grupy, a później powalczymy o jak najlepszą lokatę w fazie pucharowej. Poznaliśmy pary 1/16 finału Pucharu Polski Mężczyzn w futsalu. Naszych przedstawicieli czekają następujące pojedynki. KS Futsal Piła zagra z Konstraktem Lubawa. Gejma Lepszy Futsal Leszno uda się na wyjazd do Chojnic. Mecze tej serii mogą odbywać się 6 i 7 lutego. Wcześniej, 30 stycznia, zaległy mecz 1/32 finału w Sztutowie rozegra obrońca tytułu Red Dragon z Pniewy. Jeśli zwycięży, w następnym spotkaniu zmierzy się z Futsal Świecie. W dniach od 14 stycznia do 16 stycznia w Żorach odbył się turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski Futsalu Kobiet w kategorii U17. W turnieju uczestniczyło 16 zespołów, a nasz wielkopolski przedstawiciel AZS UAM Poznań zdobył tytuł wicemistrzyń Polski. Pora na podsumowanie futsalowych zmagań w naszym regionie. W drugiej wielkopolskiej lidze kobiet pauzowały zawodniczki Unatrans Stare Oborzyska. Ten fakt wykorzystały zespoły Chrobrego Kłoków i AZS UAM Poznań 2. Zawodniczki Chrobrego zainkasowały 3 punkty w Gostyniu. Z kolei poznanianki pokonały 6-3 Jarotę Jaroci na ich własnym terenie. W pierwszej lidze grupie północnej ogrom emocji doświadczyliśmy w Mosinie. Derby na swoją korzyść rozstrzygnęli gospodarze, którzy pokonali rywali z Piły 6-5. Z kolei zespół KS Gniezno podjął walkę w meczu wyjazdowym z wiceliderem z Kamienicy Królewskiej. Ostatecznie jednak to wyżej notowana drużyna gospodarzy zwyciężyła 7-3. W drugiej lidze makroregionalnej Futsal Gostyń uległ w hali przy ulicy Wrocławskiej drużynie Futsal Świecie. Wilki walczyły dzielnie, ale to goście wyjechali z Gostynia z kompletem punktów, zwyciężając 6-4. Do kolejnych derbów drużyn z Wielkopolski doszło w Koninie. KKF Automobile Torino Konin po emocjonującym meczu pokonał KPU Denwilla Września 8-4. W Maro, trzeciej wielkopolskiej lidze futsalu, drużyna Red Dragon z Pniewy 2 pokonała Futsal Poznań 4-2. W Rawiczu lider, drużyna Wiary Lecha Poznań, pewnie zainkasował 3 punkty w starciu z zespołem gospodarzy, a spotkanie zakończyło się wynikiem 6-2. Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała u siebie Futsal Oborniki 6-3. W tej kolejce pauzował zespół z Ponieca. A już teraz zapraszam na materiał poświęcony Piastowi Poniec. Poniecki klub sportowy, Piast Poniec to klub wielosekcyjny, począwszy od piłki nożnej, piłki futsalowej, akrobatykę, piłkę siatkową oraz tenis stołowy. Jest to czwarty sezon w Poniecu, jeśli chodzi o futsal, mój trzeci, także trzeci sezon mam okazję podpatrywać, jak to się rozwija, bo myślę, że się rozwija właśnie w dobrym kierunku. Który zauważam w tym sezonie przede wszystkim to, że nasza drużyna odmłodniała i myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść, to znaczy jest kilku młodych zawodników, którzy
ten futsal czują, ten futsal chcą uprawiać i bardzo dobrze się wkomponowali w tą drużynę. Cieszę się bardzo, że tutaj trafiłem, ponieważ tutaj też jest paru graczy, z którymi miałem okazję w przeszłości grać. Możemy tutaj zbudować coś bardzo, bardzo dobrego. Musieliśmy na początku tylko troszkę się zgrać ze sobą, bo dostaliśmy też paru nowych chłopaków, którzy pierwszy raz mieli styczność z futsalem. Pozdrowić. Pozdrowienia dla chłopaków z drużyny, którzy tam są. Organizacyjnie jesteśmy super przygotowani. Tutaj wejście na boisko, flagi, kibice, którzy witają nas gorąco przy każdym wejściu, przy każdej dobrej rozegranej akcji, czy ewentualnie obronie mojej, czy Filipa. Całość pod względem też wyjazdów na mecze, czy tutaj treningi, to też jest super ogarnięte, więc nie ma na co narzekać tak naprawdę. Jako współwłaściciel firmy Ecorol od samego początku wspieramy przede wszystkim futsal w Poniecu. Byliśmy jednym z inicjatorów, żeby to powstało i myślę, że co roku jest lepiej. Co roku przybywa nam młodzieży, a jeszcze bardziej, że tak powiem, cieszę się z tego, że doprowadziliśmy do pojednania, że tak powiem, przy współpracy z futsalem Leszno. Dlatego też zwiększa się inicjatywa z naszej strony. Jeśli chodzi o zawodników, to jest Bartek Kowiak z Ponieca, jest kilka osób z zewnątrz, także póki co posiłkujemy się tutaj zawodnikami z okolic. No i najważniejsze, że chcą w tym teamie być i pracować. Myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że futsal w Poniecu jest odbierany bardzo dobrze. Świadczy o tym wypełniająca się kibicami hala ponieckiego Osiru. Staramy się robić swoje. Mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze, w razie czego będziemy korygować. Ale póki co jest dobra atmosfera, jest wynik, także jestem zadowolony.